Prrr, to ja, magiczny smok Kacper! Dzisiaj nastał niesamowity dzień na to, by znów nagrać odcinek numer 475 Suwak Szkolnych! Więc wiecie, co to oznacza? Że za mało mi płacą za te YouTuby. Wbijajcie na Patronite'a. Lecimy z uwagami szkolnymi. Go! Well, well, well. Ile my tego mamy? 4344 e-maile do uwag szkolnych. Ciekawe, czy znajdziemy coś zabawnego. 19 grudnia 2018. Treść. Kazimierz, wiedząc, że może wziąć ze świetlicy jedną kostkę do gry na własność, wziął ich trzy. Po interwencji zwrócił nadwyżkę. Ja przepraszam bardzo, po jakiej interwencji? Co tam się stało? A, rozumiem. I to wszystko przez trzy kostki. Dobrze wydane pieniądze podatników. Uwagi szkolne. Uczeń wchodzi pod ławkę Bartka, twierdząc, że tam jest cieplej. Ja rozumiem, że pod tą ławką u Bartka też serwują... Wyciąg z fiuta. Kacper, przechodzisz samego siebie. Uwagi szkolne. Treść. Dominika kupiła mi appetizer, bo twierdzi, że jestem za chuda. Wiesz co? Moim zdaniem lepiej, że kupiła ci appetizer, niż jakby miała kupić ci liquidin. Bo wtedy to by chyba nie za dobrze tobie świadczyło. Zachowanie norm etycznych. W dniu dzisiejszym Wojtek przyszedł do szkoły z butelką bezalkoholowego napoju typu szampan piccolo i próbował się go napić na lekcji, przez co całkowicie popsuł przedświąteczną atmosferę zajęć poświęconych tematyce świąt Bożego Narodzenia. Apeluję o poważną rozmowę z synem dotyczącą jego szacunku do innych osób. O nie! Ktoś na wigilii szkolnej postanowił napić się napoju gazowanego! Jezus Maria, co on robi? Czy ci ludzie są nienormalni? Boże, czy ty wiesz, ile ty ryzykowałeś? Aaa! Niech go ktoś powstrzyma! Nie. Uwaga, kategoria inne. Na lekcji historii broni Adolfa Hitlera. Ej, wow. Ja przepraszam bardzo, ale jak dobrze wiemy, Adolf Hitler nie wiedział Holokaustu. Swoją drogą, mam super żart. Wiecie, jak nazywa się człowiek, który idzie przez żyto? Żyt. To jest najlepszy żart na świecie. I wcale nie podkradłem go z generatora frajdy. Nikt nie musi wiedzieć, lecimy! Moja najlepsza uwaga szkolna. W ogóle fajnie, że najlepsza. Najlepsza. Małgosia tańczy, cytuję: dzikie dęcy w sali informatycznej i zaraża swoją głupotą innych uczniów. Zaraża swoją głupotą poprzez dzikie dęcy. Gdzie myśmy to już widzieli? Gdzie to miało miejsce? Jakiś ninja? Nie! Zero przypuszczeń! Pytanie jest Fortnite przed milionem ludzi na Times Square! Nie, to się wcale nie stało. Uwagi szkolne 13! Zachowanie naganne! Zuzia i jej koleżanki rozrabiają w toalecie. A wiecie, czemu rozrabiają? Myśmy to ostatnio odkryli, czemu dziewczyny zawsze muszą iść do łazienek razem? Proszę bardzo, oto dowód. Swoją drogą, jest to dowód z nowej serii Janusza Budownictwa. Jeżeli widzieliście, to polecam bardzo serdecznie. Taka seria. Ale, bo tutaj czepiamy się tych uwag szkolnych i tych biednych nauczycielek i nauczycieli, a już dawno nie zaglądaliśmy w komentarze. Zobaczmy, jakie są wasze najlepsze uwagi z komentarzy pod filmami. Lecimy. Najlepsza uwaga mojego kolegi. Konrad szczeka na lekcji i robi dziwne ruchy ręką w okolicy krocza. Hehe, ciekawe, co to za dziwne ruchy ręką. Na pewno nie chodziło o to, że machałeś rękoma, gdy robiłeś taniec Fortnite. Niezasłużona uwaga, ani trochę. Co do komorników. Moja uwaga. Uczeń, jak przejeżdżała śmieciarka, powiedział do kolegi, że komornik zabrał mu dom. Hej, to jest dobry patrz. To jest dobry. Ej, patrz, śmieciarka! Twój dom odjeżdża! To jest dobre. Moja uwaga z religii. Gdy nauczyciel zapytał, jaką mamy teraz niedzielę, uczeń odpowiedział, że handlową. Tak, na pewno nie chodziło o jakiś adwent, pokutę, cokolwiek. Niedzielę handlową, proszę księdza. Niedzielę handlową. Ja dostałem dzisiaj uwagę. Uczeń rzuca plastikową papryką w kolegę? Czemu to ma 225 lajków? Co w tym jest zabawnego? Jakby, ja rozumiem, nie wiem, rzucał płonącym papierowym samolotem i nazwał, że to Tupolew. Czy coś? Ale rzucanie plastikową papryką to... To jest znak, to jest zdecydowanie znak. Powinniśmy wrócić do normalnych uwag. Uczeń wszedł do kartonu, udając, że idzie do Narni. Wow,
Cześć Aslan, co tam u ciebie? Ej, skąd wziąłeś taki zarąbisty opiekacz do chleba? Łohohohoho, zarąbiście tutaj, chyba tu zamieszkam. Julia na lekcji rozważa głośno, jak nazwie swoje dziecko. Masz do wyboru A. Sebastian, B. Mirek, C. Janusz, D. Warmonger 3000 z kulą dezorientacyjną w sztywcie. Wybierz sobie jedno, to decyzja na całe życie. A, i masz jeszcze literówkę tutaj na końcu w imieniu, no bo powinno być Karyna, a nie Julia, ale to już pominijmy. Mój kolega dostał uwagę za to, że wygrał z nauczycielem od wychowania fizycznego w ping-ponga, po czym powiedział, oszukiwało się na testach sprawnościowych. Czemu panowie za mną nie wejdą? Oszukiwało się na testach sprawnościowych. Ciekawe, skąd wziął ten tekst. Absolutnie nie mam pojęcia. Jesteś? Ujbało cię? Julia udaje na lekcji komara przyklejonego na ścianę. To wiecie, co z nim trzeba zrobić? Kultura osobista. Uczeń na moje pytanie, dlaczego niewłaściwie wykonuje ćwiczenie, odpowiedział, że mu się pojebało. No a co miał innego powiedzieć? Przepraszam pana, pomyliłem się? No przecież to nie wypada, to jest zbyt kulturalne. Pamiętajmy, że jednak on jest uczniem, tak? Więc to co, kultura, no błagam, szanujmy się. Uczeń, twierdząc, że nie ma przyjaciół, wyciął sobie kolegę z kartonu i do niego mówi. Ej, moment, ja ostatnio mówiłem, żeby sobie takiego małego Kaczyńskiego skłować. Kurczę, my to musimy chyba w końcu zrobić. Hej, to będzie najlepsza inwestycja na świecie. O, dzień dobry, co tam panie prezesie? Jak tam w dzisiejszej... Ta wizja powoli staje się realna. Jeszcze trochę i chyba serio to zrobimy. Udaje demola na lekcji religii. Syczy, ucieka od testamentu, twierdząc, że to go zabija. No tak uściślając, no to testament i śmierć, no raczej chodzą w parze, nie? Ja tutaj nie chcę nic sugerować. Ale na lekcji religii, no faktycznie reakcje delikatnie mogły być przesadzone, ale nie oszukujmy się, uzasadnione. Podczas lekcji z panią pedagog popatrzyła na nią z żalem i powiedziała: ja też nie wytrzymuję z tymi debilami. To jest przecudowny, absolutnie najlepszy sposób, żeby nabrać wielu dobrych znajomości w swojej klasie. Ja myślę, że wszyscy po takim wystąpieniu będą przeszczęśliwi w twoim towarzystwie. Po prostu... brawo. Uczennica wychodząc z szatni od WF zamknęła koleżanki na klucz, a potem wrzuciła go im przez dużą szparę pod drzwiami. Dziewczyny nie mogły się wydostać, narażając je na śmierć. Kurczę, takie utknięcie w jednym miejscu, gdzieś w rogu. Wielkie narażenie na śmierć, potężne ryzyko. Gdzie myśmy to już widzieli? Nie mam pojęcia, ale emocje pewnie musiały być takie same. Na lekcji polskiego Wiktoria robiła test... Na lekcji polskiego Wiktoria robiła test pojemności pod paski. I co, nabrała kurczę jakąś herbatę z limitowanego kubka, tutaj oczywiście koleżeństwo czy przyjaźń, dostępnego oczywiście w naszym sklepie kasperotetras.com. Czy jak inaczej, bo ja nie rozumiem tego. Kobiety, że tak powiem, kobiety. Ich się nie da zrozumieć. Nazwa: niewłaściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Komentarz: udaje, że ma pracę domową, nie zgłasza nieprzygotowania, bo lubi dreszczyk emocji. W szkołach jak na rollercoasterze, nie? Nie zgłasza nieprzygotowania. Najlepsza zabawa na świecie. Normalnie polecam. Za często robię to... polecam, to... O, wiem, co mogę zrobić. Polecam. Uwagi szkolne. Twierdzi, że Hitler urodził się w 1986, bo inaczej nie wyglądałby tak młodo. No tak, przepraszam bardzo, ale tego nie da się ukryć. Faktycznie na wszystkich zdjęciach wygląda jak bardzo młody człowiek. Jak to wytłumaczycie? Nie macie szans. Siódme liceum ogólnokształcące. Już widać, kto nie znał matury. Fuck, babciu, to jest zajebi... Nie wiem, co to ma wspólnego z uwagami szkolnymi. Jakby odcinek o zmianach nazw szkół już był i jest pod tym linkiem. Ale nie zgadza mi tutaj się jedna rzecz. Liceum i to na końcu. W sensie, ja myślę, że bezrobocie każdemu prędzej czy później udowodni, że jednak takie fajne nie jest. Ale niech każdy przekona się na własnej skórze. Albo na własnych łuskach, albo skrzydłach, czy coś. Bycie smokiem. No ale dobra, starczy tego na dziś, bo chcielibyście tego zbyt dużo. Dość. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej uwag szkolnych, to realnie polecam wam ten link. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej uwag szkolnych, to naturalnie stawiajcie subskrypcję. Ja nazywam się Kasper i trzymajcie się ciepło, hej!